Siemanko wszystkim w kolejnym vlogu. Dzisiaj obrządeczki, takie można powiedzieć prawie od A do Z, oprócz dojenia, bo dojenie już było. Dzisiaj jestem sam. No i tak, krówki dostają TMR na 2 dni, tak jak już widzieliście, może nie wszyscy, ale już pokazywałem nieraz. Ogólnie nic się nie dzieje, z wydajnością jest też ok, nie spada. Jeżeli pasza jest od razu zgrzana, no to wiadomo. No w lato na 2 dni tego nie stosujemy, no bo jest... No wiadomo, jest za ciepło, a tak to jest dobrze. No i nie dostają teraz śruty do paszowozu, tylko dostają z ręki, z tego względu, że część jest zasuszona. Część idzie do zasuszenia. No i ogólnie też spora, znaczy nie spora, i też część dostaje jeszcze dodatkową paszę. Ale to już widzieliście chyba. Po wycieleniu dostają u nas krówki takie coś, Lactoimpuls. Do tego teraz daję soję i rzepak. W ilości na razie 0,5 kg tego i 0,5 kg tego dziennie. Tak pomału zwiększam do kilograma. I tego dostają około 3 kg. Plus soja śruta też 3 kg. No, niby dużo, ale krowa mleczna musi dostać. Tym bardziej, że mamy takie stado i nie sypiemy tego wszystkiego do paszowozu, no bo nie jest to jakieś duże stado, a jest różnica, widzicie, te wycielone, te niewycielone, te do zasuszenia, więc trzeba to trochę manewrować, że tak powiem. No i o tak, o, zaraz rozdam tutaj to paszę troszkę. Dostaną jeszcze Lactoimpuls, soja, rzepak. O, tutaj jest taka sobie. Jałóweczki dostają też TMR, no i trochę siana. Także tutaj takie oszczędności w paszy. W tym roku wiadomo jak jest, chociaż tak patrzę po pryzmie, to starczy spokojnie i zostanie jeszcze. Myślałem, że trochę będzie więcej szło, ale jest ok. No tutaj to widzicie, na razie jest jak jest. Zabudowaliśmy tutaj, znaczy akurat tutaj jest Piotrka robota, jeżeli chodzi o tą stronę. A tutaj klateczki to robiliśmy wspólnie. No i cielaczki tutaj siedzą, jest w jednej 3, w drugiej też 3. Na razie tak jest, nie ma potrzeby na łańcuchy, więc postanowiliśmy zrobić tak, bo jest sporo małych cielaków. Tutaj byczek, jałówka, tutaj jedno miejsce wolne. No i jeżeli chodzi o obornik, no to teraz to jest taczka, no ale, nie ma biedy, z tego względu, że chociaż tutaj jest stół paszowy i wygląda to i funkcjonuje po ludzku. Są polidła jak trzeba, wszystko jest git. A z czasem, jak będzie bliżej wiosny albo będzie ciepło, bo na razie nie chcę tutaj tak za bardzo też tego ruszać, bo są przeciągi duże, z tego względu też powstał ten płot, no to zaczniemy, tamten korytarz obniżymy i wtedy będzie pod ładowarkę robione, czy pod mniejszy ciągnik, no ale na razie jest tak jest. Też żeby był przejazd właśnie paszowozem, no bo tak wiadomo, też nie jest źle, ale dodatkowy czas i paliwo, bo trzeba włożyć drugim ciągnikiem wysypane z paszowozu, także no, ale nie jest źle, nie ma co narzekać. Także zaraz idę pozgarniać oborniczki i wyjazd. Co jest, perła? Nie ma Chestera, nie? Nie ma niestety. No i dobra, obornik pozgarniany. Trzeba wyjechać z jednej, z drugiej strony. Podścielić i będzie gitara, ale później jeszcze jak cofnę już z wózkiem, to pozgarniam do końca, bo tak zgarnąłem tylko widłami z grubsza. Z tego względu, że późno już jest, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie z obornikiem, a wczoraj wcześniej było wyjeżdżane, dlatego to tak, ale to później zgarnę i będzie gitara, wieczorem się wyjedzie. A was wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują, a oglądają moje filmiki, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli podoba wam się to, co udostępniam, no kliknijcie też dzwoneczek. Jeżeli nie kliknęliście, będziecie na bieżąco. No i udostępniajcie, jak możecie, łapka w górę i komentujcie. A ja tutaj sobie będę wyjeżdżał pomalutku. Trochę się nazbierało, wczoraj wyjeżdżałem tutaj po 16. Wczoraj wcześniej zrobione, wiadomo, święta, trzeba w domu pomóc. Też tak samo. No i wcześniej wyjechane, dzisiaj późno, bo najpierw dojenie, teraz oborniki, to wszystko, pojenie cielaków jeszcze i mleko ciepłe. Chociaż i tak już o to wstanie. Wstawaj, Antryga! Antryga! Rusz się! Wstań! A, ona już jest troszkę wiekowa,
i ciężko im. Ostatnie kopyto miała robione, że tak powiem. Nie chcemy też jej męczyć. Jałówka wcześniej na polu chodziła, później w stodole stawa, troszkę się ubrudziła. Ogólnie niektóre krowy to są brudaski, nawet jak są duże, to zamiast walić do kanału, to pod siebie. Z młodym walczyli z zawodnikiem w piątek w sumie u cielaków, u młodzieży, tam u byków. Płyty też wywiezione prawie wszystko, no już trochę się nazbierało, ale jest dużo miejsca, bo z boksu będzie trzeba wybrać. No i tutaj już było pełno prawie, a już jest sporo mniej. Jest roboty przy tym zawodniku, tak samo. Niekończąca się opowieść, ale się produkuje nawóz. Dobrze. Się nie obrócił. Zobaczymy, jak w tym roku wyjdzie tutaj, ale chyba, znaczy w przyszłym już, ale chyba wyjdzie, bo chcemy tutaj poszerzyć tą płytę aż tam za tą studnię, znaczy nie studnię, tylko szambo. Tutaj i tak musimy to wybrać i wylać, bo tu kiedyś były płyty położone, tak jak tutaj jeszcze one są, tylko że tam są całe, a tutaj już wystają, widzicie, takie pręty, więc jest trochę lipa, jeżeli chodzi o to. No i tak czy siak będzie to trzeba zalać. No i przy okazji tutaj tą ścianę pewnie wyciąć i zrobić tu porządek, żeby to miało ręce i nogi, bo no jest to uciążliwe w wybieraniu obornika. Też dużo miejsca nie ma na płycie przez to, chociaż niby kiedyś według wyliczeń super tych wymogów siedzących tam na stołkach, no to miało starczyć, chociaż i tak jest większa sporo zrobiona niż miała być. No nie kuchu. Tu jeżeli dobrze i przy paszowozie, to miesiąc czasu, no 5 tygodni jest pełna płyta. A trochę tu jest jednak tego wszystkiego towaru. Tutaj lubi się zaczepić i nie chce czasami przejść. Trzeba podnosić. Przyspawałem tutaj płozy z jednej i z drugiej strony, ale już się chyba wyślizgały, skoro czepia. No, chodzi mi, że tam, na tamtym wyciągu i na tym, na wózku. To też do zrobienia, chociaż ten wózek jest jeszcze od nowości, tylko poprawiany. Z tamtej strony jest już zrobiony drugi. A jeżeli chodzi o liny, ktoś ma takie wyciągi lub podobne, to szukajcie sobie lin. Znaczy, no, ja tam nie mówię, że jakieś są niedobre czy coś, to każdy robi jak uważa, ale przerobiliśmy już sporo lin nowych, używanych. Jeżeli chodzi o stalowe, to teraz mamy kupione już, one sporo czasu ta z tej strony jest, od wiosny, i to jest używana po prostu. Zaraz powiem, tylko dojadę do końca wózkiem. To jest kupiona, używana lina, zdjęta z dźwigu linowego. Także cena no nie była taka straszna, bo chyba 8 zł za używkę, ale no i też nie mała, ale była dobrej jakości i widać różnicę, bo ta w zimę się kurczy tak jak powinna. No nie mocno wiadomo, ale się kurczy, a tamta się rozciąga, ta niby polska nowa. Więc to jest taka różnica. No i ta jest inna plecionka. Także taka mała rada, jakby ktoś szukał lin. Jeżeli ktoś potrzebuje namiary, to mam takiego pana, od którego kupuję te liny, więc mógłbym podać, jakby ktoś nie znał, znaczy nie miał. Dobra, lecę na drugą stronę i widzimy się niebawem. No i dobra, TMR rozdany. Tutaj jest dziura do samej ziemi. Widzieliście, ile było wcześniej. I temperatura, powiem wam, zimna. Nie jest zgrzana nic. Nie wiem, ile ona ma, ale jest chłodna. Po prostu kukurydza i trawa była też tak samo nie zepsuta, nie zgrzana. No i to tak szybko się nie psuje. Także jest ok. Jutro będzie ta pasza jeszcze na pewno dobra. Nic jej nie będzie. A poza tym jutro będzie nowy paszowóz. Także to będzie do rana
praktycznie rzecz biorąc zjedzone. No, wiadomo, czasami zdarza się, że się wymiesza trochę ciepłego, gdzieś zagrzana jest, a w paszowozie wszystko się wymiesza, no to i ta pasza później jest ciepła. Robimy tak już szósty sezon i myślę, że tam w wydajności to żadnej chyba różnicy za bardzo nie ma. Zjadają też do czysta. Tym bardziej, że no nie grzeje się, nie psuje. No jak jest jakaś zepsuta czy coś, no to oczywiście. Ale poza tym krowa nie jest głupia i nie zje. No chyba, że będzie naprawdę jakaś wygłodniała. Ale one chyba nie są wygłodniałe. Nie granda? Co jest granda? No co? Chcesz mnie zjeść? Chcesz mnie zjeść? Także dla nas to pasuje, tym bardziej, że jedna robota, mam sobie jeden dzień mieszam, tam z dwie godzinki schodzi, na drugi dzień już mam dzień wolny. Nie muszę się martwić o żarcie. Jeżeli tutaj już się zrobi i będzie poszowozem przejeżdżało, no to wtedy inna sprawa, wiadomo. Zasypie się tylko później z boku podgarnie, nie trzeba widłować, tak jak tutaj ze środka. Ale tak, nie ma co narzekać, jest ok. Dużo lżej i tak niż bele, kukurydza osobno, więc jest git. Pomału, małymi kroczkami się ogarnie i będzie elegancko. Powyjeżdżamy z obornikami, podścielić trochę. Tutaj jeszcze żarcie przynieść. No na razie też trzeba nosić TMR, ale tutaj mniejsze sztuki, mniej idzie, no i siana trochę też dostają, tak jak mówiłem. Więc git, dobra. Mordeczki sobie jedzą elegancko. Tam jeszcze byczki będą dwa zabrane. Jeden zostanie, ten czarny będzie zacierał te, znaczy do zacierania tych dwóch jałówek mlecznych, a te dwie mięsne będą zabrane na łańcuchy. No i taka będzie podmianka, później zobaczycie. A teraz zostają kukurydzę, śrutę, no i na wierzch siano. Także znaczy kukurydzę, w sensie kiszonkę. No i trochę te CCM-u, ale jak jest tutaj dużo takiej kukurydzy zamiast TMR-u, no to wtedy mniej CCM-u albo wcale. Takie to rotacje. Tutaj można sobie troszkę pozwolić na takie rzeczy, bo to nie są jeszcze mleczne krowy, więc czasami można. Kierowniczka w akcji. Co jest karalne? Zgoda już była dawno. Gdy zabraknie światła. Byki się bawiły trochę. Gdy się nie naprawi światła. Bałem się i boję wejść do byków do boksu. Dlatego już część stoi na łańcuchach. A reszta jeszcze nie. Jak tam Żanka praca? Elegancko idzie. I niech ktoś mi powie, że kobieta z miasta nie da rady, nie? Jasne, że da. Trzeba tylko chcieć. Co mówisz? No też szykowane do boksu są już. Bo one już pogrupowane wiekowo. No i ogarnięte tutaj też w boksach, pościelone, jedzonko dane, kukurydza, śruta i później sianko na wierzch. Z tego względu, że TMR-u teraz nie było tyle, więc tak to jest. Ale jest git. Jakby ktoś był chętny, to te jałówki mam do sprzedania, dwie, tą brązową i tą, o właśnie, czarną. To... Także takie to podwójne obrządki w święta. A tutaj też dzisiaj sianko i będzie trzeba powozić.
tym podgarnę jeszcze tą końcówkę TMR-u i przywiozę trawę i będzie gitarka. Także ponad dwiodobowy TMR i nic mu się nie stało. Widzicie, wyjedzony praktycznie tutaj do zera. Teraz podmiotę to ruszył dupy znowu. No i dobra, po robocie krówki dostały trawę. Ogólnie śruta i tak jest sypana teraz z ręki, więc dostaną znowu z ręki. Będą wycielenia, będzie wtedy sypana śruta do poszowozu. A na razie idą ku zasuszeniu, także dlatego tak jest. Lepiej wtedy zasuszyć, no i to wcześniej w sumie mówiłem. No, także dzięki za uwagę, no i do następnego. Łapka w górę, zasubskrybuj, jeżeli Ci się spodobało. Udostępnij, kliknij dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć.